Siemanko, z tej strony Nexon, witam się z wami serdecznie, moi drodzy, w pierwszym odcinku z drogi na szczyt na moim kanale. Bardzo się cieszę, że pomysł na tą serię się tak wam spodobał. No i odzew naprawdę był niesamowity pod tym odcinkiem. W niecałe 12 godzin wbiliście tam prawie 4000 łapek w górę, o ile nie ponad. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. I oczywiście zachęcam do przebicia tego pod tym odcinkiem. Teraz już bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do ekranu z FIFA. W sprawie serii na moim kanale oczywiście konsultuję z wami, czyli moimi widzami. I ostatnio na swoim fanpage'u dodałem posta, w którym się was pytałem, czy w tej karierze, czy w drodze na szczyt mam wykupić sobie bogatego inwestora, co oczywiście kolosalnie wzmocniłoby budżet transferowy. No i multum osób, tam ponad 1000 osób było na tak, a zaledwie 200 było na nie. I naprawdę jednostronny wybór, ale ja zadecydowałem, że zrobię to nieco inaczej. Mianowicie, początkowo najpierw będę się jeszcze bawił tak, jak było założenie, czyli będę próbował wszystko zdziałać, zrobić to jak najmądrzej, bez żadnego bogatego inwestora i zdziałać jak najlepiej, po prostu. Jeżeli jednak by się okazało, że sytuacja klubu jest krytyczna i w zimowym okienku transferowym będzie nam po prostu potrzebne kolosalne wzmocnienie, no po prostu na teraz, to jak najbardziej wówczas uruchamiamy sobie bogatego inwestora i w zimowym oknie transferowym robimy sobie duże transfery i rozbijamy bank. Mam nadzieję, że takie rozwiązanie będzie najlepsze, bo dzięki temu i Birk City i owca cała, można powiedzieć, czyli obie strony powinny być zadowolone. Ale teraz, moi drodzy, zajmijmy się już tym, co najważniejsze, czyli oczywiście naszą karierą, Zagłębiem Lubin. Z tego, co widzę, to tutaj dosłownie za 3 dni już rozgrywamy pierwszy mecz w tym naszym pucharze przedsezonowym z Esbjergiem. I też bardzo bym prosił o kulturę w komentarzach, bo niektóre osoby, które się wyzywały za to, że niektóre kluby wziąłem, a niektóre nie, no moi drodzy, ja bym chciał najchętniej to wziąć wszystkie te drużyny. Ale wiecie, że tak się nie da, dlatego wybrałem poszczególne i nie było kierowanie się jakąś moją sympatią, więc wyrywanie i grożenie mi śmiercią za to, że wybrałem jakąś inną drużynę? Naprawdę? Weźcie się zastanówcie, bo to takie trochę niefajne. Dobra, zobaczmy sobie, jakie informacje otrzymaliśmy sobie w biurze. Mamy tutaj informację od dyrektora, iż oczywiście rynek transferowy został otwarty. Tarcza Starego Kontynentu, to jest puchar, do którego oczywiście dołączyliśmy. Scout Oliver Carter, parę słów wstępu, fantastycznie. I mamy również pierwszy raport Łowcy Talentów. Zobaczmy, czy mamy tutaj... Aha, czyli to jest taki w miarę ogólny... Rozumiem, taki w miarę ogólny zarys zawodników. Tutaj mamy swoją drogą jakiegoś, który jest jako wolny zawodnik. Endumiso Mabena, wolni zawodnicy. Wyglądasz całkiem ciekawie. Pytanie tylko, ile ty, mój drogi przyjacielu, masz tutaj punktów overalla? To mnie też zastanawia. Mabena. No kurczę, no powiem szczerze, że wygląda całkiem intrygująco. Tylko ten wiek, 29 lat. Kurczę, tutaj troszeczkę mnie to, wiecie, tak trochę odstrasza, bo nie wiadomo, czy jest jakoś tak kolosalnie rozwinięty. No ale okej, mamy sobie pierwszy raport oczywiście i wizja i oczekiwania zarządu. Sprawdźmy sobie, jakie mamy cele w ogóle w Zagłębiu. To jest też bardzo ważne, więc zerknijmy. Co my tutaj mamy? Okej, Emirates FA Cup. To by troszeczkę, to teraz będzie trochę dziwne, bo zamiast tutaj właśnie polskich nazw jak Puchar Polski czy Lotto Ekstraklasa będzie właśnie Emirates FA Cup, ponieważ oczywiście jesteśmy w czwartej lidze angielskiej. Mamy dotrzeć do 1/16 finału. Okej, mamy włączyć się do walki o awans do EFL League One. Aktualnie znajdujemy się na 24 pozycji, oczywiście ze względu na to, że nasz klub się nazywa Zagłębie Lubin, a Z jest troszeczkę daleko w alfabecie. I ściągnij do szkółki juniorów jednego zawodnika grającego na pozycji pomocnika. Rozumiem, także szkółka juniorów, musimy sobie tutaj kogoś zgarnąć. To wiecie co, zobaczmy sobie tutaj na kadrę juniorską, znajdźmy sobie jakieś nowe transfery, zwerbuj skauta. Czy mamy tutaj jakiegokolwiek skauta? Ulala, oni tutaj nam nadszarpną trochę budżet, ale ten najtańszy z Rosji powinien się raczej nadać, także Rosja. Weźmy go sobie, rozpocznijmy scouting. Jako już Rosja, no to wydaje mi się, że na swoim terenie powinieneś się czuć najlepiej. A może nie, może byśmy cię wysłali gdzieś jednak indziej? Kurczę, no nie wiem, szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia, czy nie wysłać go na przykład do Polski, czy może gdzieś do jakiegoś tutaj kraju sąsiedniego. Wiecie co?
przemawiają do mnie zawodnicy właśnie, jeżeli chodzi też o transfery ogółem, to przemawiają do mnie zawodnicy z tych takich rejonów właśnie, jak Czechy, Słowacja, Słowenia, Serbia, Chorwacja, więc wysłałbym go sobie do Czech. W Czechach możemy sobie znaleźć jakiegoś fajnego zawodnika, typ uzdolniony technicznie, rozgrywający, bramkarz, niech to będzie rozgrywający. Czy na pewno chcę rozpocząć scouting w tym miejscu? Tak, na pewno chcę rozpocząć scouting. Fantastycznie, scouting w takim razie rozpoczęliśmy. Jutrzenko i Jewtuszenko, przepraszam, rozpoczyna scouting i okej, to teraz przejdźmy, moi drodzy, do jedenastki Zagłębia i zobaczmy, jak tutaj się mają sprawy. Jak widzicie, na śpie oczywiście jest Filip Starzyński, którego sobie tutaj oczywiście zostawimy. 25 lat, on się jak najbardziej jeszcze coś rozwinie. Kapitan naszej drużyny tutaj, on będzie właśnie na tej pozycji środkowego pomocnika ofensywnego. Chociaż swoją drogą zmieniłbym sobie tą formację na wyglądającą bardzo podobnie, ale mimo wszystko w nieco innej formie, na moją ulubioną 4-3-3 ofensywnie. Dzięki temu Starzyński nadal będzie sobie na tym środkowym pomocniku ofensywnym i na dobrą sprawę nic się nie zmieni, ale będziemy mieli bardziej tak zarysowane, który zawodnik ma gdzie grać. Także Janoszka, lecisz sobie oczywiście na lewą stronę, na prawą stronę sobie pójdzie Woźniak, Piątek, Tosik tutaj, czy ktokolwiek może ich tutaj zastąpić? Nie, to są chyba ci najlepsi. Chociaż tu jest teoretycznie Wlasko, ale Wlasko jest bardziej środkowy pomocnik ofensywny. To do obrony, mamy tutaj Todorowskiego, Guldana i to jest całkiem spoko opcja, szczerze wam powiem. Znaczy nie tyle Guldan, co Jach, bo on na 22 lata, 63 punkty overalla. Z tego co wiedziałem, na Footheadzie bodajże sprawdzałem, to on się potrafi rozwijać nawet do 70 punktów. Więc nawet spoko. Na lewej stronie mamy Ciotrę i na bramce oczywiście Polacek. A ławka rezerwowych to jest Siemaszko, Wlasko, Janusz Kubicki i Chładun. No i jeżeli chodzi o rezerwy, to tak jak widzicie na załączonym obrazku, kompletnie nie stawiam na Papadopoulosa. On swoją drogą już nie gra, teraz już zagłębił, ale tutaj są pobrane składy tak jakby ze startu gry, ze startu sezonu. Więc jego, jeżeli ktoś będzie na niego chętny, to go z przyjemnością sobie sprzedam. A ponieważ na jego miejsce mamy młodszych zawodników, tutaj jest Siemaszko, który ma 19 lat, to na ataku jest Piątek, który ma 21, więc jeszcze lepiej. Dobrze, zapiszmy sobie zmiany w tym składzie, moi drodzy. A teraz przejdźmy do tego, na co wydaje mi się każdy tutaj czekał, czyli oczywiście na transfery, przemyślenie ruchów transferowych. I w tym momencie, moi drodzy, bardzo, bardzo proszę o uruchomienie szarych komórek. Ja nie jestem sobie, nie mam kariery Chelsea, Tottenhamem, nawet West Hamem czy jakimś klubem z drugiej ligi angielskiej. To jest Zagłębie Lubin, gdzie jesteśmy w czwartej lidze. Do nas nie przyjdzie taki zawodnik jak Ronaldo, bo takie komentarze już widziałem. Teraz to po prostu w ogóle by było nierealne, żeby go ściągnąć, a druga sprawa, on by do nas nie przyszedł. Nie przeszedłby do nas, nie ma szans. Teraz nie przyjdzie taki zawodnik nawet jak, no nie wiem, dla przykładu Sidney Sam z Schalke, czy Firmino z Liverpoolu. Nie, nie ma szans po prostu, więc musicie przemyśleć. Na razie poziom takich zawodników, którzy są dla nas do ściągnięcia, to jest 70, około 70, żeby to był taki w miarę fajny transfer. No i druga sprawa, popatrzcie też na nasz budżet transferowy. On nie jest wcale jakiś kolosalny, mamy tutaj bodajże 3 miliony, tak mi się wydaje, że to jest tak jakoś około 3 milionów. Chwila, zaraz to sobie zobaczę w budżecie, także biuro i tutaj będą finanse, tak jest. I tutaj będziemy mogli sobie sprawdzić budżet. Jak widzicie, mamy 3 miliony na transfery i 18 tysięcy budżetu na pensję, więc tutaj też nie możemy wariować, jeżeli chodzi o to. I transfery muszą być naprawdę przemyślane. A co do przemyślanych transferów, to zdecydowanie sprawdzą się u nas wypożyczenia. I co do wypożyczeń, oczywiście multum komentarzy się pojawiało o, żebym wypożyczył Emre Mora. I tego zawodnika właśnie sobie spróbujemy wypożyczyć. Wydaje mi się, że będzie to naprawdę fajna opcja na skrzydło, żeby nam tutaj coś pomagał. Tym bardziej, że on może jeszcze ewentualnie grać na ataku w wypadku, nie daj Boże, jakiejś kontuzji. A nie, stop, Emre Mor jest tutaj na ataku u mnie? O proszę, a myślałem, że on jest tutaj na prawej pomocy. No dobra, może to jest wina tego, że właśnie te składy niestety są takie, a nie inne. No dobra, Emre Mor, brak dalszej obserwacji. My oczywiście zaproponujemy klubowi Borussia Dortmund wypożyczenie, a żebyśmy się mogli zabezpieczyć, to spróbujemy wypożyczyć go od razu na 2 lata. No i tak, przyszła opłata nieustalona, premia za bramkę, tak jest. Także złóżmy sobie ofertę wypożyczenia za Emre Mora. Okej, pierwsze wypożyczenie, taka opcja wypożyczenia już złożona. Także moi drodzy, propozycje wypożyczeń zawodników też jak najbardziej zapraszam do sekcji komentarzy. Następnym zawodnikiem, którego będę chciał sobie wypożyczyć, będzie Mamadou Doucouré. Bodajże tak się go czyta. To jest środkowy obrońca, bardzo młody Francuz, 18 lat. Młodszy ode mnie jest na dobrą sprawę, tak, ja mam w tym roku 20 lat, a on jest ode mnie młodszy, to jest troszeczkę dziwne uczucie, szczerze powiem. W każdym razie jego też naprawdę jest warto ściągnąć, bo obaj razem z Emre Morem mają naprawdę gigantyczny potencjał. Jeżeli udałoby się go ściągnąć na 2 lata, byłbym naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Kupno tych zawodników niestety raczej nie jest realne.
No bo, no rozumiecie, to był taki raczej nierealny transfer po prostu. A druga sprawa, Dukuru dopiero co dołączył do Borussii Mönchengladbach, więc on tutaj kompletnie odpada. Jeżeli chodzi o atak, tutaj o atak zostawiam wam kompletnie pełne pole do popisu, ale ja zrobiłem też taki drobny mały research i zdecydowałem się na poszukiwanie kogoś, jeżeli chodzi o zawodników wolnych. Tak jest, żeby spróbować ściągnąć kogoś, kto będzie wolnym zawodnikiem i całkiem mi tutaj pasował, moi drodzy, zawodnik, którego już wam pokazuję, to jest bodajże Roman Beziak, czy jakoś, o jest pierwszy, Roman Beziak, 27 lat, jak widzicie, wolny zawodnik, tylko problem u niego się pojawia następujący, że kurczę, ja myślałem cały czas, że Emre Mor będzie u nas jako prawy pomocnik, no teoretycznie owszem, moglibyśmy sobie spokojnie przesunąć Emre Mora, a jego dać na atak, bo on ma ponad 70 punktów overalla i to by była naprawdę spoko opcja go spróbować ściągnąć, płaca na tydzień. Żądania piłkarza, kurczę, ma spore tutaj żądania, to przecież prawie nam czerpie nam cały tutaj nasz budżet, jak widzicie. Sam jeden, tak, więc to nie byłoby dobrze. Dobra, niech będzie, spróbujemy mu dać taniej. Zobaczymy, czy się zgodzi na taką tańszą opcję. Jak nie, no to wiecie, zawsze jest opcja szukać dalej. No ale oprócz tego, no to mamy jeszcze oczywiście możliwość zrobienia jakichś transferów. I tutaj też zrobiłem sobie taki drobny, mogę powiedzieć, research. Mianowicie szukałem zawodników, tak jak wam powiedziałem wcześniej, z tych takich okolicznych państw, między innymi Serbia, Słowacja, Słowenia, etc., etc., czy Chorwacja, i znalazłem sobie jednego całkiem fajnie wyglądającego zawodnika, dodatkowo całkiem realnie, którego transfer by wyglądał całkiem realnie, z Raiffeisen Super League, to jest oczywiście liga, że szwajcarska bodajże, to jest ze Szwajcarii? Tak mi się wydaje, że to jest liga szwajcarska, tak, to jest liga ze Szwajcarii, tak jest, to jest tam, gdzie jest Bazyleja. Także moi drodzy, to jest zawodnik Aleksić, dokładnie, tylko problem jest taki, że tutaj, a nie, myślałem, że będzie jakoś kolosalnie dużo ich, ale nie, nie jest ich jakoś super dużo, także to jest, moi drodzy, Daniel Aleksić i on naprawdę nie wygląda źle. Ja go tutaj poproszę naszego skauta, żeby on go sobie obserwował, dowiemy się o nim więcej, będziemy mogli ewentualnie go ściągnąć, jak dowiemy się ile byśmy musieli za niego wytoczyć, jakie pieniądze, jak ogromne pieniądze, no to wtedy moglibyśmy się zdecydować na jakiekolwiek ruchy transferowe w jego kierunku. Kolejnym zawodnikiem, którego sobie tak zerknąłem na środek pola, był Damir Krejlach, 27 lat, jak widzicie, też nie ma co próbować ściągać jakichś takich młodziaszków. Tego zawodnika, jak sprawdzałem, on od 5 lat siedzi sobie w tym jednym klubie, który, no, do najciekawszej... Znaczy do najciekawszej, no to jest druga Bundesliga, ale on siedzi w niej od 4 lat, cały czas w tym samym klubie i wydaje mi się, że próba ściągnięcia nie wyglądałaby tak tragicznie, naprawdę. Szczerze powiedziawszy, brzmi to naprawdę dobrze. Okej, moi drodzy, jeżeli chodzi o takie moje próby, moje tutaj jakiekolwiek propozycje, no to jest tyle, teraz czekam na wasze propozycje i z pewnością sprawdzę wszystkie komentarze, swoją drogą ja zawsze czytam wszystkie komentarze. A teraz zobaczmy sobie jeszcze raz ten skład i już wam pokazuję, w jaki sposób ja widziałem te wszystkie tutaj zmiany. Mianowicie, chciałem ściągnąć sobie jakiegoś środkowego pomocnika. Jeżeli będzie to środkowy pomocnik ofensywny, to zmienimy formację na dwóch środkowych pomocników ofensywnych. To żaden problem, wtedy sobie zmienimy po prostu na fałszywą dziewiąteczkę i będzie ok. Dodatkowo obrońca by się zdecydowanie przydał, ponieważ Guldan, no pierwszej młodości nie jest, 33 lata, w jego zastępstwie, swoją drogą ławkę rezerwowych muszę sobie ustawić, bo nie mam żadnego obrońcy na ławce rezerwowych. Mamy Maderę, który ma 31 lat i Dziwnela, który ma 23. Tylko że Dziwnel jest na lewą obronę i no rozumiecie, o co tutaj chodzi. Maderę tak czy siak trzeba sobie tutaj wstawić, dajmy go sobie za... może być zamiast Janusa. Okej, okay, i niech będzie. Zawsze jest potrzebny też jakiś defensor w razie obrony. No i w porządku, skład może zostać zapisany i czas w końcu wyruszyć, ruszyć tyłek z tego... z miejsca, z tego pierwszego dnia, przesymulować pierwsze spotkanko i zobaczyć, jak to wszystko się potoczy, moi drodzy. Tak więc ja oczywiście czekam na wasze propozycje. Jeszcze może sobie zrobimy trening. W sumie jeszcze trochę przedłużę. Wybaczcie, jeszcze trochę przedłużę. Wiem, że czekacie. Bardzo dobrze, ja też czekam. Ustalmy sobie Krzysztofowi Piątkowi, dajmy stwarzanie szans, chociaż czy może być... dajmy mu strzelanie i będzie trening snajperski. Od razu lećmy z trudnymi treningami. Następny będzie Siemaszko, 19 lat. Ty będziesz miał za to stwarzanie szans właśnie. I teraz tak, jeżeli chodzi o skrzydłowych, nie, ale jeżeli chodzi o pomocników, to ja tutaj z przyjemnością sobie wezmę Filipa Starzyńskiego, którego sobie rozwiniemy, jeżeli chodzi o podanka i to może być gra w dziadka, czy jakieś mistrzowskie idealne centry. O, to brzmi jak plan, chociaż Starzyński w sumie często wykonuje stałe fragmenty gry, to wydaje mi się, że można ewentualnie o tym pomyśleć, także Starzyński,
Jest całe fragmenty gry. Mogę ci tutaj to zamienić za zaawansowane rzuty wolne. Brzmi jak plan. Damy ci jak najbardziej zaawansowane rzuty wolne. Dobrze, teraz czas na bramkarzy. Tutaj mamy Polaczka, który jest tym nominalnym, wyjściowym bramkarzem. Na ławce jest oczywiście Dominik Hładun, ze względu na to, że jest młodszy od Forenza. No i wydaje mi się, że szybko go przegoni, jeżeli chodzi o overall. Co do bocznych obrońców, tutaj ewentualnie moglibyśmy Daniela Dziwniela zrobić mu trening. Jak najbardziej możemy to zrobić, także obrona i niech będzie to gra w dziadka. I następnym zawodnikiem będzie środkowy obrońca, jakim będzie Jach. Tak jest, Jarosław Jach, 22 lata, całkiem dobry potencjał. Wydaje mi się, że możemy jak najbardziej sobie na niego tutaj postawić, tak więc obrona 1-2. No i zobaczmy jak się oni spiszą. Przesymulujmy sobie wszystkie te tutaj ćwiczenia i mam nadzieję, że zaprezentują się naprawdę całkiem dobrze. O, no i powiem wam szczerze, no to jest właśnie to. Starzyńskiemu daliśmy zaawansowane rzuty wolne i widać, kto w tej drużynie wykonuje te rzuty wolne. Ale pierwszy trening, powiem szczerze, nie poszedł, poszedł naprawdę nieźle. Patrzcie, Jach B, Starzyński A, Siemaszko D. No tutaj troszeczkę tylko Dziwniel i Siemaszko, tak troszeczkę tutaj namieszali. A tak, no to w sumie mamy całą gamę ocen, mieliśmy od A do F. Spoko, jak najbardziej. Dobrze, w końcu możemy sobie, moi drodzy, przejść dalej. Czas na pierwszy mecz przedsezonowy i mamy informacje z biura, aż 4 informacje z biura. Kontroferta. Okej, to jest ten Roman Bezjak, który ciągle chce jednak te 15 tysięcy tygodniówki, ale za to Borussia Mönchengladbach i Borussia Dortmund zaakceptowały propozycję możliwości wypożyczenia. No i patrzcie, o ile Dukur tutaj ma tylko i wyłącznie 3 tysiące, że tak to określę, to tak już Emre Mor ma 15 tysięcy i to samo się tyczy Bezjaka. No i kurczę, chyba tutaj lepszym rozwiązaniem będzie ściągnięcie Emre Mora niż Bezjaka, chociaż Bezjak by był takim naszym zawodnikiem, mógłby z nami troszeczkę zostać. Panie trenerze, pomyślałem, że pokusi się pan na drobny eksperyment. Paweł Żyra, zobaczymy zaraz. Najpierw chciałbym zobaczyć Pawełku, ci powiem szczerze, jak się spisze cała drużyna tak nasza. Nie chcemy sobie przyjął, na pewno chwila. Właśnie nie chcę Emre Mora. Ja nie chcę Emre Mora, tylko chcę sobie przyjąć tutaj, moi drodzy, Mamadu Doucouré, chcę go sobie przyjąć, bo stać następnego zawodnika, jak sam chciałby dołączyć do klubu. To samo się tyczy Emre Mora, tylko popatrzcie tutaj, u Emre Mora no to nam obcina automatycznie cały budżet, że tak to określę. A Mamadu Doucouré, no to wygląda całkiem racjonalnie. Ja go sobie ściągnę, oczywiście 18 lat, on ma około 63 punktów overalla, tak mi się wydaje. A Emre Mora jeszcze sobie zostawię w takim odwodzie, że tak to określę. Też musicie mi koniecznie doradzić tutaj, moi drodzy, co mam tutaj zrobić. Także zobaczmy, czy on trafił już do naszego składu. Już trafił do naszego składu. No i moi drodzy, to już w tym momencie wygląda dużo lepiej, jak mamy przynajmniej jakąś możliwość jakiegoś balansowania, rotowania tym składem, a nie tak jak wcześniej. Tutaj prosił mnie Paweł Żyra. No Paweł, powiem ci szczerze, że chyba, kurczę, chcę zobaczyć, jak się spisze ta jedenastka tak normalnie, tak w takiej swojej pełnej okazałości. Doucouré, ty na razie sobie wylądujesz na ławce rezerwowych. Chociaż... A dobra, dam cię obok Jacha, niech będzie, zaliczysz sobie od razu debiut obok Jacha, zobaczymy, jak się spiszecie na obronie. I okej, zapiszmy sobie zmianę w tym składzie i przesumujemy pierwsze spotkanie, zobaczymy, jak się spisze Zagłębie Lubin w pierwszym spotkaniu. Centrala, pytanie tylko, czy my gramy na wyjeździe, czy u siebie? A nie, gramy u siebie, gramy w Lubinie, tak więc powinno być w porządku. Niedziela, 3 lipca 2016 roku. Taki troszeczkę powrót do przeszłości mamy, bo w karierze, którą prowadziliśmy wcześniej, no to już piąty sezon, to my tam mieliśmy 2021 rok. Zresztą teraz już jest luty 2017, więc troszeczkę się cofnęliśmy w czasie. Póki co w naszym meczu Januszka fantastycznie zdobywa bramkę w 17 minucie. O to chodzi, ale mamy również kontrę, jeżeli chodzi o naszych przeciwników. Mamy 1-1 w 29 minucie. Liczyłbym teraz w drugiej połowie na jakieś zmiany. Zdecydowanie trzeba tutaj dać szansę pokazać się jakimś zawodnikom. I póki co nie widzę tutaj niczegokolwiek. Wystawiłbym się Maszko do ataku. Dlaczego tak się jeszcze nie dzieje? Halo? Okej, dziwne. Nie mam pojęcia od czego to zależne jest. Szkoda, to ja to o tym już wcześniej powiedziałem, że fajnie by było, gdybyśmy mogli spróbować zrobić coś takiego jak ustalenie, który zawodnik ma koniecznie wylądować w danym meczu na boisku, po prostu z ławki. To by było fajne, jeżeli moglibyśmy ustalić jakiś taki względny przebieg tego. Bo tak teraz no to po prostu klikamy tą symulację i nie mamy faktycznego wpływu na to. To nie jest dobrze, to zdecydowanie nie jest dobrze. Teraz, moi drodzy, przesymulujmy sobie jeszcze raz trening i wczytajmy sobie poprzednią sesję. I zobaczymy, jak się piątek spisze. W sumie możemy sobie rozpocząć trening, zróbmy nim
ten trening snajperski, zobaczymy. Wykończenie 65, siła strzału 67, czyli tobą, przyjacielu, będzie się grało nieco inaczej niż tymi wszystkimi zawodnikami, do których tutaj przywykliśmy. Zobaczymy. Piątek, ale ładnie łupnął. Pierwszy strzał naprawdę bardzo fajny. Następny też niczego sobie. Zobaczymy, jak u ciebie ze strzałami finezyjnymi. Mamy pręcik, Lachu gdzieś się czai. Następny strzał, tutaj blisko było, ale niestety to nie miało szans spaść. O, tutaj w ogóle nie tą nogą miałeś uderzać. Nie wiem, czy masz ty jakieś gwiazdki słabszej nogi tutaj. W każdym razie teraz uderzenie, zawinęliśmy tą piłeczkę, ale nie. No finezyjne strzały to chyba nie jest. Do finezyjnych uderzeń to ty nie jesteś tutaj stworzony. Zdecydowanie trzeba próbować uderzyć na siłę. No tak jak teraz, dokładnie. Strzały na siłę wychodzą mu zdecydowanie lepiej niż jakieś... Co on robi w ogóle? Piątek, halo, proszę się uspokoić, bo tutaj licznik jakiś normalnie zostanie zaraz przekroczony. Bo strzały finezyjne mu kompletnie nie wychodzą. A patrzcie, jak ładnie siadają mu uderzenia takie z dystansu tradycyjne. A ja sobie powtórzę jeszcze raz ten trening. Ja wierzę, że piątek tutaj może osiągnąć jeszcze lepszy wynik. Fantastyczny strzał. Poprawimy go sobie raz jeszcze. Bardzo ładne uderzenie. I spróbujemy teraz strącić tarczę. Ajajajaj, bramkarz był lepszy. Ale może teraz się nam uda. No nie, to chyba było uderzenie lewą nogą, on tutaj jest chyba prawonożny i te uderzenia lewą nogą widać, że jakoś tu tak mu nie siadają. Jeszcze raz strzał, aj, wyciągnął to bramkarz. Próba, jeszcze raz strzał, to kompletnie nie tak miało wyglądać. Spróbujemy mocno po glebie uderzyć, broni bramkarz. Teraz powinno być w górę w tarczę, nie, niestety pręt. Raz jeszcze strzał i znowu pręt. I jeszcze raz strzał. I broni bramkarz, i to w sumie ta druga runda jakoś tak wygląda tak cały czas, że broni bramkarz, pręt. Niedobrze, strzał, no w końcu coś siadło, ale coś tego jak nie wtarczę, teraz też już raczej to nie siądzie. No niestety, słabo. Raz jeszcze sobie to zrobię, już te C było zdecydowanie lepsze. Ej, no ale takie strzały naprawdę siadają mu naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Problem jest z takimi innymi strzałami. Teraz powinno mu to też fajnie siąść, a jednak nie. Ale może teraz ładny strzał z dystansu, był ładny strzał z dystansu, była poprzeczka. Czy teraz jest też, jest ładne uderzenie, mocny strzał, teraz po glebie też fantastycznie się to tam wtoczyło, bramkarz był bez szans w tej sytuacji, ajajaj, teraz nie zdążyłem kliknąć drugi raz B i chciałem znowu uderzyć po glebie, bo te strzały po glebie mu idą całkiem dobrze, wam powiem. Raz jeszcze, spróbujemy, rozpędzimy się i mocny strzał po ziemi, jaj, prosto w bramkarza. Znowu strzał i słupek, ej, kurczę, dobra, strzał. I złapał bramkarz tak w dosyć dziwny sposób, swoją drogą to złapał. Jeszcze raz strzelamy, ależ pięknie teraz tutaj obił tarczę. Raz jeszcze ostatni strzał, no i to już taki w sumie, kurczę, słabiutki. No ale nie poszło źle, szczerze wam powiem. Zdecydowanie spodziewałem się jakiegoś gorszego tutaj rezultatu. A patrzcie, jak mu się poprawiły statystyki, fantastycznie. Przesumulujmy sobie pozostałe treningi, siemaszko. Może ty się rozwiniesz, 19 lat, również tutaj. No patrzcie, ej, jak jemu fantastycznie to idzie, naprawdę. Powiem wam szczerze, że jeżeli tak dalej pójdzie, to zaraz się okaże, że my nie musimy nikogo tutaj sprowadzać. No, naprawdę jestem zadowolony póki co. Arhaus i Zagłębie. Tutaj mamy oczywiście remis. A jak prezentują się swoją drogą inne grupy? Inne drużyny, przepraszam. Tutaj mamy Reading. Jestem z takich drużyn, które kojarzę, to jest Reading. A z tego zespołu, który grał mecz i wygrał 1-0, to my właśnie próbowaliśmy ściągnąć tego całego Aleksijicza, o którym robiliśmy research. Ciekawie. Starzyński przychodzi do klubu. Jan Vlasko ma konkurenta. Proponowany kontrakt bez jaka przyjęty. No rozumiem, no tutaj się kompletnie nie dziwię. W Borussia Mönchengladbach to sobie możemy już odrzucić. Tutaj otrzymamy kontrofertę. Także moi drodzy, tutaj mamy dwóch zawodników, których mamy do przyjęcia. I teraz popatrzcie na to. Mamy tak, proponowany kontrakt przyjęty. Do przyjęcia odrzucenia zawodnika. To wygląda następująco. Mamy tutaj gościa, który ma na oko, tak jak patrzyłem, to miał bodajże 72 punkty overalla. Na napastniku 27 lat. I mamy oprócz tego, i on by był do nas do drużyny. Przychodzi za darmo, tylko po prostu musimy mu zapłacić. A oprócz tego mamy jeszcze ewentualnie Emre Mora do siebie. 18 lat, wypożyczony na 2 lata. On by mógł grać zarówno na napędzie, jak i na prawej pomocy. Także tę decyzję, moi drodzy, ja zostawię wam. I na dobrą sprawę będę się z wami już w tym momencie żegnał. Wydaje mi się, że to będzie taki dobry moment, żeby zakończyć. Dopiero co rozpoczęliśmy sobie przygodę z tą karierą, nakreśliłem wam, jaki tutaj mam plan na działanie całej tej drużyny. No i mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić przez całość trwania tej serii. Ja swoją drogą zastanawiam się, czy sobie nie kupić koszulki Zagłębia, żeby tak fajnie podkreślać, że mamy tutaj tą serię, gramy z Zagłębiem i pniemy się tym Zagłębiem aż do pierwszej ligi. Wydaje mi się, że całkiem spoko opcja. Z tym pomysłem zostawiam was, moi drodzy, na sam koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobał. Komentujcie, piszcie swoje pomysły na tę serię, jak to rozwinąć, jakie transfery tutaj robić, co zmienić przede wszystkim w tej drużynie. Ja was zostawię tutaj z tym składem. Żegnam się z wami ja. Tutaj był oczywiście Nexium i pa, pa.